Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Izbo, przyznanie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk to nie tylko wielkie wyróżnienie i docenienie talentu pisarki, ale historyczne wydarzenie dla Polski. Jej literatura na wskroś osadzona jest w kontekście polskiej kultury i historii. Jest dziś chyba najlepszą promocją dla naszego kraju. Mnie osobiście cieszy fakt, że nagrodzona została kobieta wyjątkowa, bezapelacyjnie jedna z najlepszych pisarek, kobieta odważna, która niesie mądre i ważne przesłanie dla współczesnego świata. Jej mowa noblowska powinna trafić do serc każdego i każdej z nas. Jej głos jest próbą zmierzenia się z wyzwaniami, jakie nam stawia teraźniejszość. Ograniczanie praw obywatelskich w imię wyimaginowanych ideologii, walczy o prawa zwierząt, czy wskazuje na konsekwencje zmian klimatu. Takiej wrażliwości i mądrości dziś właśnie trzeba. Świat umiera, a my nawet... Dziękuję bardzo. Pani poseł Anita Kucharska, klub Lewicy. Pani poseł, przekroczyła pani czas. Proszę się uczyć dyscypliny czasu.